Nowy targ. Uczelnia chce zrównać z ziemią zabudkowy stary szpital. 3,5-hektarową działkę Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu otrzymała od starostwa. Etapami przekazywano kolejne ziemie i budynki po tak zwanym starym szpitalu, który według dokumentów został uruchomiony dla potrzeb miasta w latach 1913-1914. Niektóre budynki w tym roku obchodzić będą rocznicę stulecia. Przynajmniej jeden liczy sobie już ponad 100 lat. Uczelnia pod koniec roku akademickiego 2012-2013 zadeklarowała budowę wioski olimpijskiej. Budynki i sama działka, które ponad 5 lat czekały na jakikolwiek ruch ze strony władz PPWSZ, zostały dokumentnie zdewastowane. Dziś teren starego szpitala przypomina raczej poligon niż obiekty, w których poza szpitalem znajdował się na przykład hotel pielęgniarek, który, tak się wszystkim wydawało, powinien zostać natychmiast zaadaptowany na akademik. Gospodarzowi jednak nie śpieszyło się z podjęciem jakichkolwiek działań. Teraz, dzięki tarciom na linii były rektor PPWSZ i senator PO Stanisław Chodorowicz, a obecny rektor Iwon Grys, sprawą zaczęły interesować się uczelniane władze. Kiedy senator Chodorowicz stwierdził, że PO jest zainteresowane w ramach starań o organizację Igrzysk Olimpijskich w Krakowie Zakopanem i na Słowacji w 2022 roku budową wioski olimpijskiej na terenie starego szpitala w Nowym Targu, jego magnificencja rektor Grys oświadczył, że plany są już gotowe i wioska olimpijska powstanie wcześniej. Pierwsze ruchy uczelnia już wykonała. Władze miasta i konserwator zabytków otrzymali prośbę o pozwolenie na wyburzenie wszystkich obiektów znajdujących się na terenie szpitalnej działki. To żądanie budzi mieszane uczucie. Stuletni szpital, który ma zniknąć, jest otoczony sentymentem ludzi mieszkających w całym regionie. O sprawie jednak w samym mieście wiedzą więcej tylko nieliczni urzędnicy. Ani ja, ani rada nic na ten temat nie wie, mówi mi nowotarski radny i szef Komisji Komunalnej Rady Miasta Andrzej Rajski. Wiem tylko, że PPWSZ zgłosiło do planu Nowy Targ 24 nowe propozycje zagospodarowania terenu po byłym szpitalu oraz chęć wyburzenia starego szpitala. Było to zgłoszone w maju, w związku z tym burmistrz wstrzymał uchwalenie planu Nowy Targ 24. Przez całe wakacje PPWSZ nie przedstawiła żadnych propozycji. Rozmowy burmistrza Zajączkowskiego z rektorem miały się odbyć 2 września 2013 roku, mówi Andrzej Rajski i dodaje. Osobiście nie jestem za wyburzeniem tego ponad stuletniego budynku, jednego z piękniejszych w Nowym Targu. Cały czas czekam, kto poniesie konsekwencje doprowadzenia do ruiny budynku starego szpitala oraz hoteli pielęgniarek. To, że szpital będzie się przenosił do nowej siedziby, było wiadomo dużo wcześniej przed przeprowadzką. Nie zrobiono nic, aby od razu zagospodarować stary szpital i uchronić go przed dewastacją, podkreśla radny Andrzej Rajski. Wicestarosta Maciej Jachymiak tłumaczy mi zawiłości wielu procedur. Szpital był przenoszony etapami. W 2007 roku został przekazany uczelni. Wcześniej był własnością starostwa razem z działką. Zostały przekazane budynki, mówi wicestarosta i dodaje. Uczelnia zamierza budować na tym terenie kompleks sportowo-dydaktyczny. Rozumiem, że nie robi tego, bo nie ma pieniędzy. Zauważa Maciej Jachymiak, nie podoba mi się, jak na przykład Chodorowicz oskarża władze powiatu, nawet te poprzednie, że przez nie nic nie zbudował, sam nic dla tego terenu nie zrobił. Jego zdaniem budynki tak są do wyburzenia, więc nie ma większego znaczenia, czy przed wyburzeniem będą zdewastowane, czy nie. Proszę pamiętać, że wbrew opiniom te budynki nadają się do zburzenia nie dlatego, że zostały zaniedbane przez właścicieli, ale że stały się nieprzydatne do niczego, na czele z tym tak zwanym hotelem. Nie wiem, czy pani kiedyś była w nim, jak jeszcze funkcjonował, pyta Maciej Jachymiak, wicestarostwa w powiecie nowotarskim. Ciekawa koncepcja budowy wioski olimpijskiej wzbudziła moją ciekawość. Na czerwcowym posiedzeniu konwentu rektorów PPWSZ jego magnificencja rektor Iwon Grys przedstawił prorektora Marcina Wrońskiego jako alfę i omegę całego przedsięwzięcia. Zwróciłam się więc bezpośrednio do doktora Marcina Wrońskiego z pytaniami dotyczącymi inwestycji pod ładną nazwą Wioska Olimpijska. Po tygodniu z sekretariatu prorektora przyszła taka odpowiedź. Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że w związku z nieobecnością Pana prorektora doktora M. Wrońskiego sprawa Pani pytań została przekazana Panu Andrzejowi Sasule, zastępcy kanclerza PPWSZ. Z poważaniem Agnieszka Potoczak. O
Przybliżanie mi tematyki wioski olimpijskiej poprosiłam za pośrednictwem doradcy burmistrza do spraw komunikacji społecznej Piotra Rajskiego-Pawlika, Urząd Miasta. W końcu wioska olimpijska może być jednym z najważniejszych przedsięwzięć w regionie. Niestety na zadane pytanie odpowiedzi też nie otrzymałam. Widać, jaki specjalista taka komunikacja. Poza zdawkowymi informacjami o inwestycji z szumnym tytułem wiemy tylko tyle, że jest planowana. Wiadomo też, że uczelnia chce najpierw zrównać z ziemią cały teren i wyburzyć zabytkowe budynki. Na pocieszenie Chodorowicz dodaje, że z liczącego sobie ponad 100 lat budynku głównego szpitala starego zostanie co najwyżej facjata, bo ponoć tak to się robi. Inni twierdzą, że stopień skażenia bakteriami terenu szpitalnego jest tak duży, że nie wiadomo, czy w tej dziesięciolatce władze uczelni otrzymają zgodę na wejście w teren. Tymczasem serce boli, kiedy patrzy się, jak rozkłada się materia budowana przez pokolenia. Moje pierwsze wrażenie po wizycie w zdewastowanym doszczętnie miejscu było takie, że trafiłam na plan filmu kręconego zaraz po wojnie albo na wojskowy poligon ćwiczebny. Nikt tu nie dba ani o same budynki, ani też o malowniczo położony teren z pięknym widokiem na cały Nowy Targ. Mój serwis.blogspot.com